Witamy na konferencji prasowej po meczu Star Strachowice Unia Tarnów. Mecz zakończył się wygraną Staru Strachowice 3-2. Moim Państwa gośćmi są trenerzy obu zespołów, pan Radosław Jacek, Unia Tarnów, i pan Przemysław Cechesz, Star Strachowice. Poproszę obu trenerów o krótkie podsumowania dzisiejszych wydarzeń na boisku. Na początek trener gości, pan Radosław Jacek. Dzień dobry, witam wszystkich. Przede wszystkim gratulacje dla trenera i drużyny gospodarzy zwycięstwa. Co do samego meczu, no myślę, że ci ludzie, którzy byli, jakby dobrze widzieli przebieg tego spotkania. No pierwsza połowa, pełna kontrola, prowadzenie, zarządzanie meczem i przeciwnikiem w taki sposób, jaki chcieliśmy. Dużo miejsca w środku, które chcieliśmy wykorzystać i napędzać akcje. Do tego przechwyty w obronie wysokich, po których padła na pewno pierwsza bramka chyba. Druga też z podobnych sytuacji. Do tego kolejne akcje, które powinny gdzieś przynajmniej w moim odczuciu zakończyć się jedną bramką. Poza stałymi fragmentami gry, gdzie Star no ma dobry zespół, dobrze też Szynka bije te piłki i w tym elemencie na pewno jest groźny. No to w pierwszej połowie uważam, że pełna kontrola. Co do drugiej, nie będę szukał tu usprawiedliwień dla zespołu, czy mamy doświadczenie, czy gramy o utrzymanie, czy mamy nóż na gardle. Po prostu no taka różnica w graniu i w zarządzaniu wydarzeniami boiskowymi, plus ta czerwona kartka, która naprawdę już całkowicie jest dla mnie niezrozumiała, no doprowadza do sytuacji, że tak doświadczony zespół, jakim jest Star, z taką jakością piłkarską, potrafi po prostu wykorzystać nasze błędy, nasze niechlujstwo w graniu i po prostu gdzieś zaczął przeważać w drugiej połowie, co niestety dla mojego zespołu taka mentalna sfera jest na słabszym poziomie w tym momencie i niestety przegrywamy ważny mecz i tutaj na pewno teraz w tych ostatnich kolejkach już nie jest wszystko zależne od nas, tak jak było przed tym meczem, i musimy zrobić wszystko, żeby powalczyć. Chociaż w szatni zawodnicy nie mają za dobrych humorów i jak najbardziej zdaję sobie sprawę, że to jest ciężki moment dla zespołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O komentarz do dzisiejszego meczu proszę trenera Staru Strachowice, pana Przemysława Cecherza. Na wstępie oczywiście dziękuję za gratulacje, a ze swojej strony życzyłbym, żeby się Unia Tarnów utrzymała, bo szkoda by było zespołu, to jest młody zespół, potrafiący grać w piłkę, grający piłką, kulturalną piłkę gra, także szkoda by było, żeby ten zespół spadł, także życzę wam utrzymania i grajcie do końca. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to do przerwy zagraliśmy tragiczne spotkanie. Tragiczne pod każdym względem. Nie poznawałem swojego zespołu. My nie graliśmy w piłkę, my nabijaliśmy sobie piłkę, zwlekaliśmy z podaniem, opóźnialiśmy podanie, po czym graliśmy najbliższemu w nogi, co było bardzo łatwe do przechwytu przez przeciwnika. I to nas by zgubiło i powiem szczerze, że nie tylko te bramki, które wpadły. Ale w tym wszystkim to my dwie bramki straciliśmy z prezentu. My daliśmy przeciwnikowi te piłki. W pierwszej podanie w poprzek Styczyńskiego przechwycone, w drugiej rozegranie z 5 metra, gdzie mieliśmy pokazane, jak mamy tą piłkę rozgrywać. Swoją reżyserię wymyślili, z tego strata. I znowu bramka, także do przerwy byłem po prostu zaskoczony grą swojego zespołu. W przerwie natychmiast zareagowaliśmy, nie zmianami, bo najpierw trzeba było dać zespołowi szansę, czy zareaguje odpowiednio na te reakcje moje, które powiedziałem w przerwie, i okazało się, że tak, że w końcu zaczęliśmy grać szybko piłką, po odbiorze natychmiast, przy ataku pozycyjnym na 2-1 kontakt, wreszcie otworzyliśmy te boczne strefy boiska, z których robiliśmy przewagę z boku 2-1 i tu już miał gorzej zespół Unii tą piłkę odebrać, bo w środku ta piłka mniej była, gdzie była łatwiejsza, gdzie jest gęsto do
przechwytu, a wiedzieliśmy, że mamy przewagę w polu karnym, jeżeli chodzi i o siłę fizyczną, i o wzrost. I także im więcej będziemy mieli tych piłek kierowanych w pole karne, tym więcej pojedynków będziemy wygrywać. No i to się stało, tak? Zespół zagrał bardzo ambitnie po przerwie. Widać było, że chciał wygrać. Pierwsza bramka po ładnej wrzutce napędziła to i już od tej pory praktycznie to my tylko graliśmy na boisku. No i cieszy na pewno zmiany, które weszły i dały dużą świeżość, jakość i zmianę jeszcze większą zespołu. No i kapitalna bramka Hryniewicza, młody chłopak, wszedł w takim trudnym momencie. Nie bał się, zabrał na sobie w polu karnym piłkę, uderzył bardzo ładną bramkę. Także brawo dla tego chłopca, cieszyliśmy się jeszcze bardziej chyba niż on, bo to jest zawsze radość, jak taki młody chłopiec strzela ważną bramkę. Także ja dziękuję za chłopcom za ten wysiłek, szczególnie w drugiej połowie, za to, że wygrali mecz. Ale co do pierwszej, będziemy sobie jeszcze raz to analizować.